W momencie, kiedy wszyscy fani czekają powoli na premierę filmu Czarna Wdowa i mają przerwę między serialami, z niczego otrzymaliśmy daty premier kolejnych filmów czwartej fazy MCU. Jesteśmy już po serialach WandaVision i Falcon and Winter Soldier. Teraz czekamy na Rokiego, a za dwa miesiące czeka nas wielce wyczekiwany, pierwszy od dwóch lat film MCU, Czarna Wdowa. Trailery Rokiego i Black Widow powodowały, że ludzie mają ogromny hype na tę produkcję Marvela, a przecież otrzymaliśmy też film promujący Shang-Chi i Legenda 10 Pierścieni. Dalej wszyscy oczekują kolejnych informacji na temat Spider-Man No Way Home, aż tu nagle przychodzi Marvel i mówi, że ogłasza miesiące premier kilku następnych filmów. Już czekamy na Black Widow i Shang-Chi, więc do tego nie otrzymaliśmy nic nowego. Jednak Eternals otrzymało zapowiedź trailera, który najwyraźniej jest coraz bliżej wydania. Jest to doskonała informacja, gdyż na ten moment nie wiemy praktycznie nic na temat tej produkcji i czasami może wydawać się, że Marvel o niej zapomniał. Eternals zadebiutują w kinach 5 listopada 2021 roku. Następnym filmem jest Spider-Man No Way Home, który nie otrzymał na ten moment niczego zapowiadającego, jednak obejrzymy go już 17 grudnia 2021 roku. Pierwsze dwie premiery 2022 roku to niezwykle wyczekiwany Doctor Strange in the Multiverse of Madness oraz Thor Love and Thunder, który pojawił się w kinach odpowiednio 25 marca i 6 maja następnego roku. I tu zaczyna się robić interesująco, gdyż Black Panther 2, czyli film, który intryguje ogromną część fanów MCU ze względu na pytanie, co się stanie z tą produkcją po śmierci Chadwicka Bosemana. Wiemy już, że podtytuł tego filmu to będzie Wakanda Forever, czyli oczywiście jedno z najsłynniejszych kwestii w historii Marvel Cinematic Universe. Tak więc premiera Black Panther Wakanda Forever odbędzie się 8 lipca 2022 roku. Kapitan Marvel 2, czyli sequel przygód superbohaterki, której pierwszy film do dziś jest niezwykle kontrowersyjnym tematem do dyskusji dla fanów MCU. Brie Larson w tej produkcji będzie dzielić ekran wraz z Iman Vellani, która wcieli się w Miss Marvel jako Kamala Khan jeszcze w tym roku w ramach serialu o tej samej nazwie. Do tej dwójki dołączy Tiona Paris jako Monica Rambeau, która swoją rolę w pełnej krasie już pokazała w serialu WandaVision, gdzie otrzymała podobne moce do tej Kapitan Marvel. Teraz już wiemy, że ten film nie będzie nazywał się Kapitan Marvel 2, a The Marvels, co oczywiście nawiązuje do trzech głównych bohaterek, jakie się tam pojawią. The Marvels pojawi się w kinach 11 listopada 2020 roku, czyli Święto Niepodległości. Ant-Man and the Wasp, Quantumania, film, który stał się niezwykle wyczekiwaną produkcją ze względu na ogłoszenie wprowadzenie Kanga Zdobywcy, jednego z najpotężniejszych superzłoczyńców. Teraz już wiemy, że nie będziemy musieli na to długo czekać, gdyż trzeci film ze Scottem Langiem zadebiutuje w lutym 2023 roku, jednak patrząc na zaklepane daty premier, będzie to 17 lutego. 7 maja 2023 roku pojawi się kolejna trzecia część przygód, jednak tym razem to będą Strażnicy Galaktyki, którzy jeszcze wcześniej, bo w święta 2022 roku, otrzymają odcinek specjalny na Disney+. Cała prezentacja skończyła się logiem niezwykle wyczekiwanego rebootu, czyli oczywiście Fantastycznej Czwórce, o której wiemy tylko tyle, że wyreżyseruje ją John Watts. Niestety film od Marvela prezentujący te wszystkie miesiące nie pokazał nam daty premiery, jednak jeśli szli kolejnością chronologiczną, to możemy się go spodziewać 28 lipca 2023 roku, jednak są to tylko możliwości. Nadal nic nie wiemy o Blade'zie, który tutaj nawet nie został pokazany, a także nie było nic o Kapitan Ameryka 4, który został zapowiedziany od razu po zakończeniu serialu Falcon and the Winter Soldier. W tym potencjalnym kalendarzu nadal jednak jest tajemnicza data 7 października 2022 roku, co jest pomiędzy Black Panther, Wakanda Forever a The Marvels. Najpewniej jednak na ten film będziemy musieli czekać do San Diego Comic Conu, gdzie możliwe, że poznamy dalsze plany na wymienione dzisiaj produkcje. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to zostaw komentarz Czarna Pantera i łapkę w górę, abyśmy wiedzieli, że taki szybki news ci się spodobał i chcesz więcej. No i jak podobają wam się nazwy Kapitan Marvel 2 i Black Panther 2? Dajcie nam znać oczywiście poniżej w komentarzach. A tymczasem, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.